Taka myśl też mi przyszła właśnie dotycząca tych królów izraelskich. Tak sobie właśnie myślałem, jak to było, że oni tak u szczytu tej swojej sławy, tego dobrobytu, puszczali się Boga. Ci królowie, mówią o tych, którzy właśnie szli gorliwie za Bogiem. I tak przyszła taka myśl też mi wtedy o Dawidzie, że przecież Dawid też był królem, który miał no, potężne królestwo, potężne panowanie, potężne bogactwo. Myślałem właśnie, jak to się stało, że Dawid nie poszedł tak samo jak ci inni królowie w odstępstwo od Boga. I taka właśnie przyszła mi też myśl o Hiskiaszu. Chciałbym też przeczytać właśnie z drugiej kronik, z 32 rozdziału, z 20 wersetu. Z tej to przyczyny modlił się król Hiskiasz i prorok Izajasz, syn Amosa, wołając ku niebiosom. Wtedy Pan wysłał anioła, który wytracił... A nie, przepraszam, to nie to. Hiskiasz miał bardzo wielkie bogactwo i sławę, zbudował sobie skarbce na srebro i złoto i drogie kamienie, na wonności, na tarcze i na wszelkie kosztowne przybory. Także składał na płody rolne zboże, moszcz, oliwę, obory dla wszelkich gatunków bydła, opłotki dla trzód, nabył dla siebie liczne stada, owiec i bydła, gdyż Bóg obdarzył go bardzo wielkimi majątnościami. On również, Hiskiasz, kazał zatkać górny odpływ wód Gihonu i skierować je prosto w dół po zachodniej stronie miasta Dawida. W każdym przedsięwzięciu wiodło się Hiskiaszowi. Jednakże gdy byli u niego rzecznicy książąt babilońskich, którzy przyszli do niego, aby się dowiedzieć o cudownym zdarzeniu, jakie wydarzyło się w kraju, Bóg zdał go na jego własne siły, wystawiając go na próbę, aby poznać wszystkie jego zamysły. I tak właśnie sobie myślałem o tym królu Hiskiaszu, że Bóg dał mu wiele, ale co on z tym wszystkim zrobił? On zbudował sobie skarbce na srebro i złoto i drogie kamienie, na wonności, na tarcze i na wszelkie kosztowne przybory. Także składy na płody rolne, zboże, moszcz, oliwę, obory dla wszystkich gatunków bydła, opłotki dla trzód. On tego wszystkiego tak naprawdę nie oddał Bogu, tylko zachował to dla siebie. Kiedy ci książęta babilońscy przyszli, to on pokazał im swoją chwałę, żeby siebie przed nimi uwielbić, a nie oddał chwały Bogu za to. Za to król Dawid, który miał tak wiele, on oddał to wszystko na świątynię. On nie zostawił dla siebie nic tak naprawdę. Nie czytamy, żeby Dawid żył wystawnym jakimś życiem, żeby Dawid odbierał chwałę dla siebie, żeby zapraszał sobie ze wszystkich królestw inne ludy, żeby oglądały jego potęgę i chwałę, tylko oddał to wszystko właśnie na świątynię, na to, żeby Bóg mógł być uwielbiony. I tak samo myślałem sobie o Salomonie, że tak samo i Salomon u szczytu swojej chwały i potęgi jednak odszedł za bogami tych obcych ludów. I tak samo i Salomon widzimy, że on nie oddał tego, co miał Bogu. On dłużej niż świątynię budował sobie swój własny dom. I tak właśnie myślałem, że w tym jest właśnie ta cała sprawa, że ci królowie nie oddali tego, co mieli Bogu, nie oddali chwały Bogu za to, co On im dał. I tak myślałem sobie też o sobie, że Bóg dał mi nowe życie, dał mi łaskę, dał mi iść za Nim i teraz właśnie, żeby w tym wszystkim oddać chwałę Bogu, żeby nigdy nie próbować chwały dla siebie odbierać za to, co Bóg we mnie uczynił, tylko żeby Jemu chwałę oddawać, bo kiedy właśnie ta chwała zostanie wzięta dla siebie, to wtedy właśnie, jak było z tym Rehabeamem, że czytamy, że miasto po mieście zostało Judy zaatakowane, aż w końcu ten król egipski Szyszak dotarł do Jerozolimy. Więc tak wydaje mi się, że tak właśnie jest i z chrześcijaninem, który odda chwałę dla siebie, który zatrzyma coś dla siebie z tych nawet rzeczy materialnych czy tych duchowych właśnie, że wtedy wróg napada i może takiego człowieka bardzo łatwo powalić. Tylko niech Pan właśnie pomoże, żeby Jemu chwałę oddawać i wszystko, co mamy z Jego ręki, oddać dla Niego. Amen.